Witam serdecznie, nazywam się Michał Domaszewski, jestem lekarzem rodzinnym już ponad 10 lat, właściwie 11 lat nawet. I dzisiaj temat oczywiście nadciśnienie tętnicze. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale prawie 10 milionów Polaków choruje na nadciśnienie tętnicze, z czego część z nich w ogóle o tym nie wie. Oczywiście, w ogromnym telegraficznym skrócie, nadciśnienie tętnicze to po prostu pomiary ciśnienia spoczynkowego powyżej 140 na 90 co najmniej w dwóch pomiarach gabinetowych i to jest właściwie cała definicja to jest właściwie najważniejsza powiedziałbym definicja która dotyczy każdego z nas ponadto jak każdy wie nieleczone nadciśnienie prowadzi przede wszystkim do czego do miażdżycy tętnic i teraz w zależności od tego gdzie te tętnice się znajdują na przykład tętnice szyjne Naczynia wieńcowe wokół serca, być może naczynia krwionośne w naszym mózgu mogą powodować w tym momencie katastrofalne skutki dla naszego zdrowia, o czym doskonale wiecie, zawały, udary, chromanie przestankowe, czyli wtedy, kiedy jest miażdżyca tętnic kończyn dolnych i nie można przejść nawet 100 czy 200 metrów bez silnego bólu. To wszystko to jest zasługa Nieszczęsnego nadciśnienia i moglibyśmy jeszcze długo, długo wymieniać tutaj konsekwencje tej choroby, niewydolność nerek itd. Natomiast przechodząc do tematu naszego dzisiejszego spotkania: jak wyleczyłem moją mamę bez leków? Zaraz oczywiście na to pytanie odpowiem, chciałem tylko zaznaczyć, że absolutnie nie jestem przeciwnikiem leków, tylko po prostu czasem trafiają się pacjenci, tacy jak moja mama, którzy leków brać nie chcą albo się boją, albo chcą. Odkładać w nieskończoność tą farmakoterapię, czyli to łykanie tabletek. A więc do rzeczy. W jaki sposób obniżyć ciśnienie u tych osób, które leków nie biorą? Przede wszystkim prawidłową dietą. Ale zaraz zapytacie, jaką dietą? Otóż istnieje dieta, która nazywa się DASH. W skrócie D-A-S-H. Dietary approaches to stop hypertension. I teraz pewnie każdy się zastanawia zaraz, kiedy mój lekarz rodzinny czy mój kardiolog mój o tym mówił, a może mówił, a może zapomniałem, zapomniałam. Otóż to jest dieta, dzięki której możemy obniżyć swoje ciśnienie już w ciągu kilku tygodni. Oczywiście tę dietę stosuje się, żeby zapobiec nadciśnieniu. Albo stosuje się ją już u pacjentów, którzy nadciśnienie mają, po to, żeby wspomóc takiego pacjenta w skuteczności leczenia. I teraz tak, zapytacie pewnie, na czym polega ta dieta. Jesteśmy przy przykładzie mojej mamy. Moja mama kocha smażone kotlety i kocha ser żółty, prawie codziennie jadła mięso, prawie codziennie jadła ser żółty, co niejako przyczyniło się do jej choroby, jaką jest nadciśnienie tętnicze. Oczywiście, po rozmowie ze mną, po wizycie, u mnie, kiedy okazało się, że rzeczywiście ten cholesterol jest dramatycznie wysoki, zaczęła stosować dietę DASH. Założenia tej diety to przede wszystkim obniżenie ilości sodu w diecie. Krótko mówiąc, zmniejszenie ilości soli do niezbędnego minimum. My soli tak naprawdę nie potrzebujemy, ponieważ Dosalania przede wszystkim nie potrzebujemy, ponieważ tak naprawdę ta sól, która jest nam niezbędna w zdrowych posiłkach również jest i nie musimy dodatkowo jeszcze posiłków dosalać, żeby tę sól sobie dostarczać. To jest mit. Druga sprawa to oczywiście obniżenie cholesterolu, czyli dzięki tej diecie cholesterol się zmniejsza, ten zły cholesterol słynny, Zmniejsza się oczywiście w tym momencie nasze ciśnienie tętnicze. To oczywiście trwa. Oczywiście zapytacie, co należy jeść. Jakie są główne założenia tej diety, czyli co tak naprawdę można jeść? Otóż dieta Dasz to przede wszystkim 4 do 5 porcji warzyw dziennie i owoców. To jest oczywiście dosyć ważne. Są to głównie warzywa liściaste, bardzo smaczne. Znaczy, moja mama je uwielbia, ja trochę mniej, ale generalnie na nich się opiera ta, ta dieta. Co jeszcze? Oczywiście ziarna, 6 do 8 porcji ziaren dziennie też tej diecie sprzyja. Oczywiście tak zwane chude mięso, oczywiście do tego może być tak zwane, tak zwane mogą być odtłuszczone produkty mleczne, też oczywiście w tej diecie można je zawrzeć. Co do cukru, to pozwala się tutaj dosłownie na jedną porcję, e, powiedzmy, słodyczy. Natomiast ja osobiście zalecałbym całkowite odstawienie jakichkolwiek słodyczy. I jeśli mówimy tutaj o tłustych serach i o mięsie i o smażonych różnych produktach mięsnych, to sami, sami rozumiecie, że trzeba po prostu te produkty odstawić. Jaki jest rezultat tego wszystkiego? Przede wszystkim to, co powiedziałem wcześniej, spadek sodu, spadek e, obniżenie cholesterolu, spadek ciśnienia tętniczego i w rezultacie spadek również masy ciała. Słuchajcie, mojej mamy z wartości co najmniej 150 na 100 ciśnienie w 5-6 tygodni obniżyło się do wartości poniżej 120 na 80. Więc jak sami widzicie, dieta potrafi czynić. Cuda, jeśli do tego oczywiście dołożymy mądre radzenie sobie ze stresem, aktywność fizyczna, no to jesteśmy w domu. I to tyle na dzisiaj, co dla Was przygotowałem. Jeżeli chcecie poczytać więcej o diecie Dash, stosowny link umieszczam w opisie filmu. Wydaje mi się, że każdemu ta wiedza się przyda, przynajmniej nie zaszkodzi. Pamiętajcie, że oczywiście to nie stanowi porady medycznej, bo do każdego pacjenta należy podejść indywidualnie.